piece, ciastka, musujące wina. Do końca tygodnia powspominamy stare gry. Zasiądźcie wygodnie i delektujcie się smakiem retro. Extra! London Zoo acquires rare white tiger. White tiger catnapped. Scotland Yard baffled. Wedding bells are ringing. Read all about it. In today's Morning Herald, Hunger and Benita to have pups. 15 Dalmatian puppies born and Benita doing well. Hot off the presses. Dalmatian puppies mysteriously disappear. Shut your yaps, mutts! Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w drugim zapowiedzianym tytule z serii gier retro w związku z Dniem Dziecka. Tak, 101 Dalmatyńczyków, gra Point and Clip Escape from Devil Manor. I to jest właśnie gra, tytuł, w który nie grałam. Ja kompa miałam od 98, ten tytuł wyszedł w 97. No i jakby nie miałam okazji. Więc moi drodzy, myślę, że nie pozostaje nam nic innego, tylko jeszcze chciałabym w sobie wejść w opcję, jeżeli chodzi o muzykę background music. Właśnie problem polega na tym, że... nie da się tutaj dostosować muzyki. Nie da się dostosować muzyki jakby w tle, żeby była ciszej niż, wiecie, muzyczka. W sensie dubbingu nie da się, czy tam voice actingu nie da się, żeby był głośniejszy, a muzyka w tle cisza, bo to jest jakby ogólnie, widzicie? Bo to się przycisza wszystko naraz. Uważam, że to jest beznadziejnie zrobione, ale okej. Go on. Lecimy, moi drodzy. Gra z 97 wyszła tylko i wyłącznie na PC. Nic nie wiem. No znamy historię 101 Dalmatyńczyków. Ja oglądałam. Także no, nie pozostaje nic innego jak zaczynać. So what's the plan? First, we gotta find a way out of here. Then we go for help, right? Right. We find my mom and dad and come back for the rest of the pups. Okay, let's do it! One more thing. What? Don't forget to ask me for help if you ever have trouble figuring something out. Deal! Okej, okay. Czyli chłopaki się wydostali i najpierw chcą poinformować swoją mamę i tatę, jak się stąd wydostaną, żeby ratować resztę.
Mamy pytać go o pomoc, jeżeli będziemy takowej potrzebowali, jeżeli gdzieś utkniemy. No wiem, wiem, ale... No i na przykład ta muzyka, to jest mój największy... Aha, czyli musimy zadecydować, którędy. A tutaj nie będzie tych gości? No oni tam są, więc tam sobie nie pójdziemy. Chodźcie do przodu, zobaczymy. Remember, if you have any problems, just click on me for hints on what to do next. Okej. Bo tutaj chyba te szczeniaki, nie? Zostały wyrzucone. No słyszę je. Bidulki. No i ta mamusia oszczędziła chyba tam 15, chyba 15 było, nie? Tyle zostało zajumanych. No. Ale oni mogą tu przyjść? No jak trzeci raz dotknę, to nie przyjdą? Zamkną mnie, bo wiem o tym, że można... O, działa. Dobra, chodźcie stąd. Może wiecie, też chodzi o to, żeby ich stamtąd wywabić. Idźcie, idźcie. Najpierw sobie zwiedzimy sobie dolne piętro. Jakaś rozwalona butelka. Tutaj chyba na obrazie po lewej Cruella. A to mogę? Aha. No sama gra Point and Click Dalmatyńczyków może zapowiadać się naprawdę fajnie. Pytanie też, jak bardzo długa jest ta gra. Jak zareagujesz na Cruella? Dopadniemy ją, na pewno. Okej. Dobra, dobra. A możesz wejść tutaj na... O, tam mamy kuchnię, zaraz się tam przejdziemy. Możesz wejść na stół? Nie. To idziemy do kuchni. Troszkę mnie drzeźni ta muzyka. Nawet bardziej niż trochę. W sensie jest za głośno, no. To jest mój największy zarzut. Mamy jakiś piec. Czy kuchenkę. O,
Okay. Patches, shh, keep it down. Was it my fault? A miotła? I nas w końcu dopadną, zobaczycie. Shh, we don't want them coming in here. Okej. Okay. Co tu jeszcze mogę sobie poklikać? What is that thing, Liz? My human uses something like that to make tea. A to? Takie miejsce, że można się schować, nie? Say, that looks like a good place to hide. Say, that looks like a good place to hide. Można tam. Check it out, Wiz! Maybe that's a way out! Awesome! Let's go check it out! Check it out, Wiz! Tak, tylko jak tam mamy wejść? Awesome! Let's go check it out! No tak trochę. Nie bardzo. O, można jeszcze w bok. Dobra, czekajcie. Miseczka jakaś. I wonder what's in this bowl. Good move, Patches. Jasper, are you them pops? You get a Morris. If I see them mongrels, I won't leave nothing left for Mr. Neil's nice coats. We've got to hide, Patches. A, musimy się do tej szafki schować na pewno. Dobra, to wychodzimy. Jestem ciekawa, bo to takie trochę, wiecie, na pograniczu Kevina sam w domu. Trzeba będzie po prostu ich tutaj. Załatwić. Chodźcie tam, bo ja tam widziałam jeszcze takie szafeczki. Może po nich można by było wejść, co? O, widzicie? Ho. Rozumiem, że muszę sobie. Tam jest jakaś kanapeczka, może by sobie zjedli. Ale to w sensie ja mogę mu kliknąć, żeby. Tak, mogę kliknąć, żeby wlazł. No i pięknie, wskakuj. Tu? Nie, nie mogę. Aha, że to zapomniałam. Nie mogę. Tu. Patrzcie, no i jesteśmy. Zajebiście. Okej. Okay. Cruella pewnie będzie się powolutku wybierać do naszej chaty. Ale podziel się z bratem. O, standard. Hey, what about me? You didn't save me any. Oops. Sorry, Wiz. Whatever. Whatever. Może to już noży lepiej nie dotykajmy. Don't play with that. No i teraz pytanie, jedziemy do góry czy na dół? Może słuchajcie, najpierw na dół. It's coming right to us. Tak, to taka wasza specjalnie dla was winda. Down, czyli no od piwnica.
No powiem wam, taki piec to chyba koszmar dzieciństwa. Boiler. Możemy się upaćkać. Coś takiego było w bajce, że oni się w węglu tam wytarzali, pamiętacie? Można to otworzyć? A nie. Dobra. Szpadel, tylko żeby oni nas... Chłopaki mają, słuchajcie, radocha. No w ogóle, a propos tych w ogóle gier z Walta Disneya, to to jest tak, że oprócz tych takich zręcznościówek, tu akurat jest point and click, ale na przykład tak jak w przypadku było Pocahontas, zręcznościówek, czy tak jak macie Lion King, też taka platformówka, czy Herkules, czy Aladdin, Tarzan, to oprócz tego wszystkiego, można tu wejść? Czyli nic tu nie zdziałam. To oprócz tego wszystkiego wychodziły tak zwane storybooki i można było sobie zagrać w grę Walta Disneya bardziej jako taki storybook. O, na takiej zasadzie. Powracamy się i idziemy w takim razie na górę. No, takie, także są takie interaktywne storybooki, ale tego akurat nie chciałam pokazywać, bo jakbym nawet nie traktowała tego na zasadzie gry. Owszem, tam są jakieś, w Pocahontas na przykład, wiecie, no nie wiem, jest pokazane te całe bajoro przy babci wierzbie i tam na przykład trzeba dopasować jakby owady, które mogą się znajdować w jakim miejscu, także to już takie... To już jest taki poziom, wiecie, czterolatka, nie? Więc aż tak nie chciałam się cofać. Do góry jedziemy. It's coming right to us. All right. Chłopaki się cieszą. O! Na ty, to co? No. Czy to można otworzyć? A little bit. Tutaj coś jest w ogóle za tą ścianą, chciałam powiedzieć. Da się to przesunąć? Da się. No ewidentnie tam coś jest. Czyli nic z tego. No dobra, a powiedzcie mi, na łóżko mogę wejść? Tak, kiedy była mała. Po prostu Cruella, będąc małym dzieckiem, wyglądała jeszcze gorzej chyba niż teraz. Nie wiem, czy on się będzie... Aha, zawieszał na tym. Dobra, kumam bardzo. To tak kilka razy będziemy musieli chyba zrobić. Na razie gra jest stosunkowo prosta. Wiem, że jest jeszcze... Była gra 102 Dalmatyńczyki. Ale to już taka bardziej... nie z taką grafiką jak tutaj, tylko taka stricte 3D. Intryguje mnie bardzo ta tapeta. No, raczej piesek sobie nie weźmie noża i nie wiem, nie będzie zdrapywał tej tapety nożem. I się zastanawiam, jak to zrobić.
No wskakuj. O, dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz idzie. O, mamy jakieś 5, 31, 17, 28. Żebym ja tu coś miała do pisania. Czekajcie, 31, 17, 28. Zanotowałam. 17, 28. No, zapewne nam się przyda. Nie moglibyśmy pewnie ruszyć dalej. Czy ja mogę teraz przez to okno, czy tak nie bardzo? Czy to było tylko po to, żeby sobie jakby dostać się, wiecie, właśnie do tej tapety tutaj? No, zaraz sprawdzimy. Nie, to już nie. Dobra, musimy stąd wyjść. Czyli to było tylko po to. Oho. W ogóle wypadałoby może zasejwować, nie? Ta pinda już tutaj jedzie. Dramat. Ja sobie to zasejwuję. Dobra, weź zasejwuj. Czyli my teraz jesteśmy na piętrze. Kumam, czacza. Aha, że tu. Dobra. Aha. Des. Des. Go on. Mogę jeszcze iść tu albo tam. No chodźcie jeszcze do tamtego pokoju. Zobaczymy, co tam jest. Dobra, tu się można, rozumiem, też skitrać, gdyby tutaj przyszli. No zajebiste miejsce na kryjówkę. Podoba mi się. Wychodzisz? Fajne, fajne. Tylko nie przewracaj tego. To, że ja na coś klikam, to nie oznacza, że masz, bo tutaj to byłby pożar. Można wejść tu na górę? Można. Oj, można iść dalej. Okej. O. Gdzie mam tego użyć? To gdzie? O. No proszę. Rozumiem, że dzięki temu będą mogli tutaj przejść, tak? Dobra, to było proste. Wow. Boże. No, co teraz? Dzidziulku. Oni fajnie wyglądają. Kurde, ta pinda się cały czas zbliża. Jakieś interaktywne przedmioty. Mamy gitarę.
szpadel. Aha. Now maybe we can ride in the little elephant. A ta kula to co to jest? I bet we can use this. Give me some help here, wizard. Keep trying, Patches. I think you're onto something. Aha, że to trzeba gdzieś tego użyć, tak? Aha, że tutaj by można było to. To poczekajcie, jeszcze sobie zobaczę, gdzie co jest. A, tu trzeba było pociągnąć za sznurek. Zobaczcie, są schody u góry. Ale oni pamiętają kot, więc spoko. Mamy to. No i co tam jest? A devil doll. What else is in there? Yeah. Mój Boże, kajdanki. Let's get all the stuff we can out of there. Yeah. Aha. Marbles. Keep going. Let's make it even lighter. Czyli, że tyle. Ale nie da się podstawić tej skrzyni tam. Dobra, czekajcie, o co tu chodzi z tym. No wam słodkiego chyba raczej nie wolno. Ja bym chciała to. Trzeba było skrzynię podstawić. No. No. Dasz radę? Wierzę w ciebie. Pięknie. Hey, look, Patrick, a way out. Come on. That's pretty high. I bet I could find a way to get up there. I can do it. Myślałam, że się domyślą i od razu wskoczą na tą skrzynię, ale jednak nie. Pięknie. Co teraz? A jeszcze, czekajcie. Takie coś jeszcze tu jest. Dobra. No jesteśmy na dachu. Nie wiem, czy uda im się tak, słuchajcie, stąd zeskoczyć. Porynnie? No nie wiem. Znaczy nie porynnie, tylko takie róże. Oby się, słuchajcie, udało. Ej, ale to, że już? Że tam było jeszcze wiele miejsc, w których mnie nie było. No, można by to było jeszcze pewnie na różne inne sposoby zrobić, tak mi się wydaje, bo nie było nas... Ja tam save'a robiłam, zobaczę sobie, co tam jest jeszcze. Kurde, coś łatwo to poszło. Oho. Jaka pinda. To jest D&T w ogóle.
Czy ja mogę w ogóle ruszać tą... Nie mogę. I co teraz? No właśnie. Dokładnie tak. Aha, czyli mamy jej to zrzucać. Kumam bata. No i pięknie. No słuchajcie, udało nam się. Ale mnie bardzo intryguje fakt, że przecież my żeśmy po całej tej posiadłości się nie rozejrzeli. No super, fajna, króciutka gra. Ale myślę, że jest jeszcze wiele innych tutaj ścieżek. Okej, bardzo prosta gra. Króciutka. Niesamowicie króciutka. Ale tak jak mówię, zaraz po napisach sprawdzimy, zloaduję to sobie, bo akurat tam na piętrze, bo my nie byliśmy w tym całym korytarzu. Wyszliśmy z jednego pokoju, poszliśmy do drugiego i w zasadzie tam wspięliśmy się na samą górę i to było tyle. Natomiast jest jeszcze kwestia tych pozostałych pokoi. Można to wyłączyć? Można. Dobra, jestem z powrotem. Chciałabym sobie to zloadować. Tak, dobra. Chodźcie jeszcze tutaj, no bo tutaj mnie nie było. No zobaczcie, tu jeszcze są inne pokoje. No hit. To tu może być kilka, słuchajcie, możliwości. Tak sobie tylko zerknę oczywiście, bo już grę ukończyłam, ale tak z ciekawości, czy są jeszcze jakieś tutaj inne możliwości, na przykład zrobienia im krzywdy. Co nie kombinuję? A co tą maczugą? Hit. Ja tam też czytałam, że można zostać złapanym przez nich, wiecie? Payback time. Widzę ten demoniczny uśmiech. Fajne. No właśnie. O tym mowa. No. Fajne takie, widzicie? Można grę przejść na kilka sposobów, więc... Ale dobra, nie będziemy już tutaj chyba jeszcze zobaczyć, co tutaj jest na, po boku. Zobaczymy sobie tylko tą miejscówkę. A idziecie tam? Wow! Tylko wam pokażę, pozwiedzamy sobie, nie będziemy nic tutaj robić. Chodźcie sobie tam, pójdziemy. Zobaczymy, co tam jest. No, łazieneczka. Mamy jakieś... Aha, śrubokręt. Nie wiem, na czym mogłabym to użyć. Okej. I co? Aha. I do czego to jest? No nie mogę teraz tego zabrać. O, mogę. W rurę. Okej.
A będę miała gdzie tutaj uciec. Albo do wanny, albo tu po prawej stronie widzę, coś jest zerwane. Zobaczymy jeszcze, czy można im raz dowalić. Dowalimy im jeszcze raz i spieprzamy. O! Jeszcze jakoś ich trzeba tutaj... Szczekaj. Mało wciry dostaliście. Dobra, próbujemy najpierw to po prawej. Najwyżej nas złapią i też zobaczycie, jak to wygląda, jak nas złapią. Ruchy. No wskakuj. No, ale przynajmniej widzieliście, jak można... A, i oni tu lądują. Dobra, już rozumiem. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. Przedstawiłam wam drugi tytuł z okazji Dnia Dziecka, taki powrót do dzieciństwa. Mi było fajnie się zapoznać z tym tytułem, bo tak jak mówię, nie grałam w tą grę. I słuchajcie, trzecia gra, to już będzie pod wieczór. Jej całej nie przejdę, bo jest długa, jest ciężka. Ale już się nie mogę doczekać, bo na ten tytuł czekałam najbardziej. Do usłyszonka, moi drodzy. Pa, pa.